długi i szeroki. Dzisiaj czytane są te słowa zapisane przez świętego Jana Ewangelistę, umiłowanego ucznia Chrystusa, jednocześnie bezpośredniego świadka tych wydarzeń. To właśnie z tym apostołem na nowo przeżywamy dzień śmierci naszego Pana. I adorujemy krzyż, na którym zakończyła się jego wędrówka życiowa. To dzień szczególny, dzień pozornego triumfu zła, grzechu, nienawiści, ciemności. Dzień smutku i żałoby, refleksji nad początkiem i końcem, nad sensem cierpienia i trudności, życia i śmierci. To dzień, w którym z należytą czcią podchodzimy do krzyża Chrystusa i go całujemy, niosąc jednocześnie na naszych barkach osobisty krzyż naszego życia. I mamy tak wielką nadzieję, że to, co się wydaje negatywne, stanie się początkiem czegoś pozytywnego. Że porażki, także w naszym życiu, mogą okazać się zwycięstwem. Że w życiu duchowym, w ciągłym naszym zmaganiu, ważniejsza jest walka niż odnoszenie zwycięstw. Od kilku dni wraz z moim kolegą podziwiam piękno waszego miasta, jego duchowe i kulturowe bogactwo, uroki architektury, pamiątki po wielkich ludziach, którzy tu żyli, tworzyli. I z pewnością, tak jak i my, nie bez trudności nieśli krzyż swojego życia. Ale z drugiej strony, jakże to miasto byłoby ubogie bez obecności krzyża, bez tych wspaniałych świątyń, bez tej katedry, która tak wiele mogłaby nam powiedzieć o wiernych, którzy tak jak my dzisiaj klękali przed krzyżem, z czcią go całowali i wyrażali głęboką nadzieję, że przez ten krzyż przyjdzie także ich zbawienie. Że dzięki krzyżowi Chrystusa ich cierpienie nabiera zupełnie innego znaczenia. Zauważyliśmy, że w kościołach tego miasta jest sporo tablic z tekstami w różnych językach. Trochę z racji na wykonywaną pracę zwracałem w sposób szczególny uwagę na napisy w języku łacińskim, które upamiętniają ważne wydarzenia, bogactwo duchowe ludzi, czy zawierają teksty modlitw. Wiemy, że to właśnie w tym języku, podobnie jak w języku greckim, już w czasach starożytnego chrześcijaństwa powstawały cudowne teksty właśnie o krzyżu Chrystusa, o jego znaczeniu dla naszego codziennego życia. Nie czas i nie miejsce tutaj na ich szczegółowe podawanie, wyjaśnianie, ale to właśnie starożytni chrześcijanie mówili właśnie w języku łacińskim per crucem ad lucem, przez krzyż do światła. Droga do nieba, droga do prawdziwego szczęścia, które każdy z nas tutaj obecnych chciałby tak bardzo osiągnąć, prowadzi właśnie przez cierpienie. Codzienne, solidne wykonywanie własnych obowiązków, łączące się z pewnością z niemałym trudem,
z wyzwaniami, niekiedy wątpliwościami, podejmowanymi jednak z tą głęboką wiarą, że właśnie to przez krzyż, przez te codzienne trudy przychodzi nasze zbawienie. Krzyż każdego z nas tutaj obecnych jest inny. Tak jak każdy z nas ma inną drogę wyznaczoną przez Pana. Każdy z nas ma ją odnaleźć i realizować. A to zadanie na całe życie, zgodnie ze słowami świętego Tomasza z Akwinu, krzyż jest księgą, której studiowanie nie ma końca. Drodzy bracia i siostry, nie ma innej drogi poza krzyżem Chrystusa, która właśnie prowadziła do prawdziwego szczęścia. A dzisiaj na różne sposoby, w zależności od kraju, od tradycji, od regionu, jesteśmy zachęcani, nakłaniani do tego, żeby od tej drogi odejść. Czasami w sposób bardzo subtelny, bardzo przyciągający, interesujący. Jednak historia pokazuje, i ta powszechna, i ta nasza osobista, że kiedy społeczność odchodzi od Chrystusa, zaczynają się dziać rzeczy straszne. Że kiedy my odchodzimy w jakiejś dziedzinie naszego życia od Chrystusa, wcześniej czy później popadamy w różnego rodzaju zniewolenia. Przypominał nam o tym i przestrzegał przed takim odejściem święty Jan Paweł II. Wielu z nas tu obecnych z pewnością pamięta jego ostatni Wielki Piątek, kiedy schorowany, z obolałą twarzą, obejmował krzyż i łączył się z tymi wszystkimi, którzy odprawiali drogę krzyżową w rzymskim Koloseum. Odnosiło się wrażenie, że wraz z papieżem cała ludzkość, schorowana, zagubiona, adorowała ten krzyż. Adorowała krzyż z papieżem, który kilka lat wcześniej mówił i wypowiadał te słowa, które można traktować jako słowa prorockie. Nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Bowiem na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił ten wielki drogowskaz, który całemu życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Wsłuchujemy się dzisiaj w te słowa i słowa tak wielu innych świadków wiary i Chrystusowego krzyża, który ten krzyż w sposób szczególny ukochał, którzy z racji na ten krzyż cierpieli. Tylko ten krzyż jest dla nas w tej chwili ważny. Daj nam, o Chryste, być wolnymi i prawdziwie szczęśliwymi, gdy nadejdzie nasza godzina. Daj nam wtedy tę łaskę, byśmy pozostawili rzeczy zbędne, krępujące nas, niezwiązane z krzyżem. Niech zostaną tylko te istotne, rzeczywiście ważne. Abyśmy wraz z Tobą mogli powiedzieć consummatum est. Wypełniło się. Amen.